Mało, mało ze szkoły pamiętam do, ty, do, tych, do, tych, do tych chwil y, y, jakichś osób, które, które, m, które y, pozostały ze mną, a, a Kieślowski tak. Kieślowski tak, właśnie wtedy jeszcze na zasadzie y, obserwowania zjawiska. A potem, a potem niespodziewanie spotkaliśmy się w, y, ja, ja za wszelką cenę chciałem się dostać do wytwórni filmów dokumentalnych. I, I w końcu, jak zacząłem tu pracować, to, to się okazało, że on jest ty, wśród tych najważniejszych osób, które próbują. Jak się potem okazało, tak naprawdę wtedy to wyglądało na takie, na takie fajne kumpelstwo, a, a, ale on próbował już wtedy, nie sam, ale z taką grupką fajnych ludzi, próbował stworzyć już rodzaj takiej, takiej nieformalnej grupy. I, I jakoś mnie zaczął do tego wciągać. Ja byłem wtedy asystentem, i, i asystowałem głównie Piotkowi Kwiatkowskiemu. I, i, no i, po, i powoli z tego, z tego asystowania zacząłem jakieś tam dokręcać ujęcia, potem mnie wziął do gdzieś na trzecią kamerę do robotników, potem coś dorobiłem do, przed rajdem i niespodziewanie mi zaproponował samodzielny film. No i to było. To było bardzo mocne spotkanie. Ja oczywiście robiłem w tym czasie, kiedy, kiedy y y awansowałem u, Kie u Kieślowskiego w hierarchii, to równolegle robiłem jakieś inne filmy y z, z innymi reżyserami. Nie zawsze to, były, to byli reżyserzy, który, z którymi mógłbym się pochwalić, bo ja wtedy właściwie byłem tak pazerny na robotę, że łapałem wszystko, co się nadarzy. A on mi zwrócił uwagę, że. Że trzeba trochę wybierać, że trzeba jednak się gdzieś opowiedzieć po jakiejś stronie. I dopiero on mi uświadomił, że, że są dwa, dwa podstawowe jakby nurty w tym, w tym, co się robi. Jest ten oficjalny, ten państwowy, ten państwowotwórczy, można powiedzieć, i jest to, co my chcemy naszego prawdziwego powiedzieć. My, robiąc te, na przykład, trzecią kamerę w robotnikach, to on mnie tam po prostu obsadził. Razem z Tomkiem Zygadło to podjęli taką decyzję, że, że wiedzieli już wtedy, że ja taki jestem, no, jakby rzeczywiście mam taki, taki ciąg na dokument. I robiłem takie, takie, można powiedzieć, pasażowe sytuacje, które miały być takimi, tak, ciągnąć ten film od świtu do, do, do nocy. Opowieść o, o Polsce tamtego czasu. Czyli robiłem jakieś dojazdy do pracy, dojścia do pracy, wyjście, otwarcie, otwarcie bramy, po, po szychcie w, w hucie i tak dalej. No i to były takie obserwacje. Natomiast przy tych robotnikach tak się zdarzyło, że niespodziewanie wskoczyłem na pierwszą kamerę. Właściwie na na jeden dzień, ale jak się okazało, to był właściwie najważniejszy dzień całego filmu. To znaczy, to była taka absolutnie kluczowa scena, wybór kandydata na, na, na zjazd w, w, w stoczni szczecińskiej, gdzie, gdzie wiedzieliśmy, y, o, że, 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 to będzie, że to będzie po raz pierwszy konfrontacja, jakby załogi z partią. Że oni chcieli swojego kandydata. Oni nie chcieli się zgodzić na takiego przy, przy, przyniesionego w teczce. I tak się złożyło, że jak byłem gdzieś w okolicy, coś kręciłem, a, a, a Witek Stok, który, który miał to kręcić, musiał, musiał prywatnie z przyczyn rodzinnych, bardzo ważnych wyjechać. No i Kieślowski mówi: No to bierz tę kamerę. No i, i to, to, to jest też takie wspomnienie no dosłownie jak fotograficzne, to, to pamiętam do dzisiaj, z dźwiękiem, że w momencie, kiedy doszło już do tego, do tej konfrontacji, kiedy filmowaliśmy te ogniste wystąpienia, te, to przerażenie tej strony partyjnej, potem napór tych robotników na to, żeby doprowadzić do, jednak do głosowania i, i, czu, i, i, to, i chcieliśmy wyłowić w tym, w tym tłumie to, że że ludzie, jak to się wtedy mówiło, ludzie chcą inaczej. I to filmowaliśmy, i później był moment głosowania, wrzucania głosów do urn, i ja podbiegłem do tej urny i, 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 taki, i widziałem te twarze zacięte i, te, i właściwie radosne, że my tu teraz chcemy sw swoje wyciągnąć z tej całej rozruby. I jak to filmowałem, to nagle usłyszałem jego głos. Jak się stał za mną pochylony do ucha i mi szeptał, jak prowadzić kamerę. To znaczy, i to jeszcze tak poetycko, bo to zapamiętałem, jak, jak pojechałem po, 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 za ręką do urny, na twarz, on mówi następny i teraz i znowu na rękę i do urny, i mówi taki góralski taniec, powiedział. I także to był jeszcze czas, kiedy, kiedy on. On nie wiedział właściwie co ja, co ja potrafię, no widział jakieś parę ujęć, więc, więc on był takim jakby moim komputerem, który sterował, sterował mną, ale to było po pierwsze bardzo, bardzo taktowne, to znaczy ja w ogóle nie czułem, że to jest odwrotnie, byłem szczęśliwy, że, że, że wspólnie czujemy, wspólnie odbieramy. A i, i po drugie, to było bardzo pomocne. To znaczy, rzeczywiście czuł on. on to była tak niesamowicie wyrazista scena, coś tak, że, że myślę, że on też od razu ją widział na stole montażowym. On widział, jak, jak ona e, zabrzmi w tym filmie. I, i stąd, myślę, te, jakby ten głos, który, który to recytował recytował te wskazówki. Potem już właściwie przy, już przy pierwszej miłości to już byliśmy no, co najmniej partnerami, a właściwie on już wtedy zastosował ten rodzaj współpracy, który trwał do końca. To znaczy takie nieograniczone zaufanie i wiara jego wiara w to, że, że ten człowiek, którego on wybrał, to on robi tak jak, tak, jak powinno być. Także dopiero muszę się przyznać, że przy przy amatorze, dopiero na przykład, spokój cały zrobiliśmy no po, po prostu jak. Bez, bez najmniejszych, właściwie rozmawiając wyłącznie o merytorycznych sprawach, o takich scenariuszowych, jak to zabrzmi i na, na ile można docisnąć, na ile, na ile należy uważać i tak dalej. Natomiast w sensie obrazu tego, 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 tej mojej profesji, to w ogóle on, on już ten, tym wyborem, że, że, że dokumentalista przychodzi pierwszy raz robić fabularny film, jakby określił to, co, jak to ma wyglądać. Także tam nie było, nie pamiętam ani, ani jednego momentu, kiedy byśmy rozmawiali cokolwiek o tym, żeby on coś sugerował, jak coś należy zrobić. On, on akceptował bez, bez przesadnej egzaltacji to co, to, co się działo. Dopiero w amatorze, pam pamiętam, że raz w połowie zdjęć nagle przyszedł do mnie taki trochę. Tak, jakby zawstydzony i mówi, słuchaj, czy ty jesteś pewien tego światła? No i, i miałem rację. Znaczy, jakoś w takim, to, to robiliśmy dosyć szybko ten film. Tak jakoś mieliśmy dużo, dużo, dużo scen, dużo, dużo różnych rzeczy, dużo przejazdów, i, i jak on mi to powiedział, ja tak się z, z, rozejrzałem i zobaczyłem, że jakie. Jak, jak, jakiegoś pawia, pawia strzeliłem strasznego, że, że po prostu trzeba, trzeba coś tu poprawić. Także on miał jednocześnie, miał, miał kontrolę pełną, ale, ale, ale miał tę cudowną cechę też pozostawiania ogromnej swobody. No, myśmy, myśmy od początku wiedzieli, że, że na tyle jesteśmy częścią tej rzeczywistości. Myśmy tak ten film mieli. On był tak przygotowany, nie w takim sensie. Teraz przyjętym, że preprodukcja, że to wszystko jest tam zaplanowane, omówione, spisane, sfotografowane. Tylko myśmy to mieli w sobie. To znaczy, ten film rzeczywiście był e, jakoś super, przez, właśnie przez temat, przez autotematyczność, był tak. Mm, Intensywnie w nas siedział, że myśmy mieli od początku świadomość, że na przykład ujęcia, które ma robić Bohater, i które potem my zobaczymy, które robiliśmy na, na taśmie 16 mm i, i, i one miały być później wyświetlane w trakcie, w trakcie scen i tak dalej, że, że, że My to będziemy robić to znaczy, albo ja, albo mój operator kamery, bo, bo my tak siedzimy w tym bohaterze, że my potrafimy tak filmować, jakby on filmował. Bo to jest, bo, bo jest pewien e, pewne niebezpieczeństwo, że bardzo jest trudno profesjonaliście podrobić, podrobić. E, styl amatorski właśnie. To, te, to teraz jest bardzo, bardzo widoczne, kiedy, kiedy cze, bardzo często się używa w filmach takiego home video, prawda? tego co się robi w, w rodzinach, tego co jest takie popularne, czy telefonem, czy to, że, 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 że ja na przykład dojrzałem do tego, że w, w takim filmie Czarny Czwartek na przykład nie... Doprowadziłem do tego, że taki człowiek, że specjalnie wybrałem człowieka, który ma robić taki jakby amatorski materiał, żeby on, on to naturalnie zrobił, bo wiedziałem, że nam jest bardzo trudno ten, ten, ten styl podrobić. A wtedy wiedzieliśmy, że umiemy. To znaczy, wiedzieliśmy, że, że, że potrafimy. Nie tylko podrobić, ale również pokazać jego drogę, to znaczy poka pokazać w, w, w tym udawanym filmowaniu y, y, to, jak on dochodzi też do zawodostwa, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o, o to, co, co, co we mnie po nim zostało, y, i na pewno nie waham się uży użyć słowa w sensie zawodowym, to wcale nie jest, to wcale nie jest. Y, Taka wiedza profesjonalna, czy umiejętność profesjonalna. Myślę, że to, jest, że to są sprawy ludzkie. To znaczy, to co jego charakteryzowało, o czym napisano już wiele i, i powiedziano wiele, ale, ale co było prawdą, to znaczy to, że on w sposób niezwykle znaczy zdumiewający potrafił łączyć. Z, Prowadzenie swoj, swo, swojego filmu, w sensie opowiadania z, ze współżyciem z ekipą, to znaczy z tym, że i z troską o ekipę. I to było, to było chyba nadzwyczajne i to najbardziej we mnie zostało. Ja oczywiście tego nie potrafię, bo nawet nie mam takiej. E, Takiego daru, jak on miał, że on drugiego czy trzeciego dnia znał imiona wszystkich ludzi w ekipie, parę dziesiąt osób, I, i, i zwracał się do nich po imieniu, i, 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 a bardzo szybko już znał stan ich dzieci, ich choroby, i, i, i tak dalej. Więc i, i, i w tym się interesował, i to nie tylko biernie, ale również czynnie. To znaczy, on tego nie robił dla, dla zysku, że tak powiem, ale. Ale to oczywiście procentowało niesamowitym oddaniem tej ekipy, i, 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 i tym, że jak to się mówi, za, by, by, by w ogień za nim wskoczyli. Naprawdę ten film, e, mimo tej takiej autentycznie przaśnej produkcji Perelowskiej, e, był. Był realizowany no, ja, w moim wspomnieniu w tej chwili, w każdym razie, jak marzenie. To znaczy, myśmy tak dokładnie wiedzieli, jakie to ma być. Myśmy tak to czuli wszystko. To było też wymyślone w sposób bardzo, można powiedzieć, środowiskowy. To znaczy, to, że, że Jurek Sztur był. był był powodem, dla którego ten film został napi na, na, napisany i, i robiony. To, że on był w jakiś sposób na pewno współautorem, na pe no, co najmniej dialogów, jak nie, jak nie w ogóle całości kształtu tego. Bo, bo to się wszystko bardzo zmieniało, czasami w niuansach, czasami w ważniejszych rzecz, momentach. I także ta, reali ta realizacja przebiegała bardzo, mm, bardzo harmonijnie. Natomiast to zakończenie od pewnego momentu, ponieważ ten film był równolegle montowany, myśmy mieli taki niepokój, że to jakoś po tym, po tym takim epickim, niezbyt śpiesznym opowiadaniu, nagle ten taki dwuznaczny gest nie spełnia swojej funkcji, że być może to nie będzie. Dostatecznie otwarte w jakiś sposób zakończenie, które, które raczej zas, bardziej zaskoczy niż, niż zmusi do, do refleksji. Nagle Krzysztof zaproponował e, e, istniejące rozwiązanie, to, to mieliśmy taką świadomość w, w, w tej grupie najbliższych współpracowników, że, że na pewno ono, ono w sensie. Mm, dramaturgicznym jest, jest idealne, to znaczy ono rzeczywiście i ma i czas, i, i miejsce, w którym się znajduje, i siłę, i no w ogóle, że to, to jest to, czego szukaliśmy, to jest to, czego brakowało. Mieliśmy wątpliwości różne róż, na różnym poziomie, czy to jest słuszne, tak trochę nas to niepokoiło, ale ale to potem urosło bardziej do, takich, do takiego poziomu jakichś bardzo poważnych wątpliwości i rozważań. Wtedy to tak mówiliśmy, no ale nie, no niezłe, niezłe to jest takie.